I pomóżcie, moi drodzy! Na imię nie ma miejsca, mówię ci. Będziesz jedyną i więcej już i wspólnie zapoznamy jest zany świat. Tylko we dwoje, ty i ja. Hey! I moi drodzy, i wszyscy w górę! Najładniejsza ze wszystkich dziewczyn jestem ja. Wow! Taka słodka wariantka, powiedz, siedzi wam. Nie daje mi spokoju nawet waszych snach. To twoja dziewczyna, ty chcesz o nią dbać. I razem! Dla innej nie ma miejsca, mówię ci. Będziesz jedyną i więcej już i wspólnie zapoznamy nieznany świat. Tylko we dwoje, ty i ja. Dla innej nie ma miejsca, mówię ci. Będziesz jedyną i więcej już i wspólnie zapoznamy nieznany świat. Tylko we dwoje, ty i ja. To była piosenka zespołu MIG. Tak więc jak zespół MIG ocenia wykonanie swojej piosenki? Proszę bardzo. Ojej, jakże nam się podobało to wykonanie. Naprawdę coś pięknego. Piękne, pięknie. Dziękujemy. Troszkę tonacyjnie jest, było znowu za nisko. A szkoda. Ale tutaj dziewczyna ma naprawdę piękny wokal. Piękny. Dziękuję ślicznie. To teraz poproszę o podsumowanie. Podsumowanie wszystkich wykonań tego pojedynku, naszych jurorów. Madziu. Ty masz naprawdę fajny głos, a poza tym masz jeszcze coś ciekawego. Ty masz w sobie coś takiego na scenie, że na ciebie się chce patrzeć. Masz taką swoją aurę i tajemnicę i mi się to podoba. Jesteś wyważona, nie przesadzona w jedną stronę i nie jest ciebie za mało. I to jest bardzo cenne. Dlatego jesteście niespotykani. Biorę do serca i dziękuję. Jeśli chodzi o Łukasza, no ty jesteś zwierzęciem scenicznym, ale ja dzisiaj odniosłam wrażenie, że zabrakło tobie energii w tych dwóch wykonaniach. Marcin powiedział przy drugim twoim wykonaniu, że było trochę rocka. Rzeczywiście było wszystkiego trochę i trochę mi wszystkiego zabrakło. Z jego strony będzie standardowa odpowiedź, trema. Pawle, proszę bardzo. Pan Łukasz Wąsik razem z zespołem. Fajne to było, gracie selektywnie, na żywo, fajnie. Wszystko widać, bawicie się tym. Natomiast będę miał za chwileczkę problem i już powiem, dlaczego będę miał problem co do wyboru, bo wydaje mi się, że ciebie stać, kochana, na więcej, a pokazałaś troszeczkę mniej niż Łukasz. Dziękuję bardzo. Radek. Też mam takie odczucie. To była fajna interpretacja. W ogóle w jaki sposób podałeś tę... No, mówię o drugiej piosence oczywiście, o drugim wykonaniu. Troszkę jeszcze, gdyby było wyżej, jak krzyczałeś do ludzi, to było w twojej skali, w twoim tonie i to było... Byś wtedy odkryło samo siebie, ale ta tajemniczość jest też fajna. Co do Łukasza, no bo ja tak naprawdę Łukasz wolę... Mówię wprost, no mówię jak czuję, jak widzę. No bo scena to nie tylko wokal, ale również to, co widzimy i na kogo patrzymy. Ja cię wolałem jako solistę, takiego cię kupowałem, takiego... O takim właśnie napisałem, że ma dużą świadomość samego siebie. Ja cię kupuję, tylko że w wydaniu jak solisty po prostu. No przepraszam, tak myślę. No, ale kupił dziewczyny, bo miał gitarę, to może o to mu chodziło. No nie wiem. No. Dobrze, drogie jury. Wszyscy czekamy na werdykt. Teraz decydujecie, kto z tej dwójki przechodzi do finału dzisiejszego odcinka. Czy będzie to Łukasz Wąsik z zespołem? Nie solo. Czy będzie to zespół Niespotykani? Może tym razem zaczniemy od Madzi? Ja dzisiaj głosuję na zespół Niespotykani, a Łukaszowi serdecznie dziękuję. Dziękujemy ślicznie. Pawle, teraz ty. Tak, żeby się nie rozwijać zbytnio, wolałbym spotykać Niespotykanych bardziej. Dziękujemy ślicznie.
Ja zawsze mówię, że mówię szczerze i mówię tak, jak czuję i to, co widziałem. No, w tym wydaniu, w tym starciu, w tym pojedynku Łukasz był dla mnie lepszy. Dobrze. Piąty odcinek eliminacyjny. Początek. Jest to pierwszy pojedynek i już trzeba sięgać po złoty głos. To, co widziałem i to, co słyszałem, to według mnie Łukasz przechodzi do finału dzisiejszego odcinka. Dziękuję bardzo. Gratulacje, Łukaszu, zespołowi Niespotykani. Bardzo dziękujemy. Zespół Niespotykani zaprasza was do Jacka i do Maćka. Moi drodzy, a w naszej imprezowej strefie spotykamy niespotykanych, którzy zeszli właśnie ze sceny. No cóż, Łukasz w finale odcinka. Wy się dzisiaj żegnacie z programem, ale mam nadzieję, że nie jesteście zawiedzeni. Nie, ale skądże, mamy bardzo duże ambicje i jeszcze wam pokażemy, że będziemy na tej scenie i będziecie razem z nami, kto wie, może na tej kanapie w innym wydaniu. No i właśnie, ja liczę na to, że nie siądziecie na laurach, będziecie ćwiczyć, przyjdziecie na przykład do kolejnej edycji programu Disco Star, a tymczasem wracacie do swoich codziennych obowiązków, tak? Czym się zajmujecie na co dzień? Ja jestem mamą pracującą 24 na dobę. Kierowca samochodu, niepracujący. A ja kolega też prowadzę ciężarówkę. No, także w przerwach ćwiczymy, śpiewamy, stroimy się, dobieramy tonację do utworów zespołu MIG. I ćwiczymy, przybywamy do kolejnej edycji, a teraz Maciek ma dla was coś specjalnego. No oczywiście.